Partnerem odcinka jest serwis nieruchomości w Kambodży.pl. Twój zaufany partner w Kambodży. Pomagamy Polakom w zakupie nieruchomości, projektach deweloperskich, obsłudze prawnej, bankowości, wizach, anonimowym transferze środków i wymianie krypto. Sprawdź www.nieruchomościwkambodży.pl. Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. My właśnie będziemy ruszali z domu, zawieźć Dżunku do szkoły, no i później ruszamy w kolejny dzień. Jak zapewne słyszycie, od rana wspaniałe atrakcje. Mamy zapewnione takie audio, że nie ma potrzeby nawet ruszać z MTV w domu, bo cały folklor lokalny mamy na miejscu. Piękny dzień się zapowiada, kochani. Mam nadzieję, że taki właśnie będzie. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj podejmujemy kolejną próbę z Asią. Tu jeszcze raz oczywiście pochwalę się, że, prawda, że śmigam już na dużym motorze normalnie. Przyjechaliśmy tutaj do urzędu. Do urzędu załatwiamy tablicę dla Asi do motoru. Dlatego potrzebujemy tutaj jakiś dokument, stąd jakiś papiren. No i wygląda na to, zważywszy na ilość motorów i samochodów, że nie mają przerwy obecnie. To dobra wiadomość dla nas. Daje nadzieję, że uda się załatwić, choć z drugiej strony ta ilość samochodów i motorów wskazuje na to, że... Let's do it. Wskazuje na to, że może być po prostu dużo ludzi. No ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie idziemy, musimy skopiować jakieś dokumenty. Trzeba załatwić sprawy związane z rejestracją motoru, z zapłaceniem podatku od tego, czy coś tam, czy nie wiadomo do końca tak naprawdę co. Do którego okienka się udać, gdzie pójść, żeby to wszystko załatwić. No w tym trzecim świecie to się nazywa One Window Service Office, czyli po prostu wszystko załatwiamy w jednym miejscu. Nie biegamy po tych budynkach, po różnych, pytamy się, przepraszam, a to gdzie, a to do kogo, a to coś. Nie. Proszę. Wchodzimy tutaj, mówimy, jak mamy sprawy, zapraszam tu. Proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. Zapłacić? Proszę bardzo tutaj. Cyk, cyk, cyk. Raz, dwa. Bez łażenia, bez biegania, wszystko w jednym miejscu. Taki świat to ja lubię, podoba mi się. Tyle, że Asia właśnie stoi w kolejce. Nie, nie stoi w kolejce, jest już przy okienku. Od ręki praktycznie. Kambodża, ten trzeci świat. 5 minut cała operacja. Teraz musi czekać Asia do piątku po odbiór, na odbiór dokumentów. Będziemy się teraz rozdzielali. Mianowicie Asia jedzie spotkać się ze znajomą, która wyjeżdża z Kambodży. Jedzie się zobaczyć. A ja wracam do domu puścić Brendę. Brenda w tym tygodniu nie ma. Brenda w tym tygodniu nie ma lekcji popołudniowych, zatem wraca po 11 i zostaje już w domu. No jedę właśnie otworzyć jej drzwi. Zaczęło kropić. Ale nie będę wracał drogą, którą przyjechaliśmy, czyli szóstką, tylko skręcę sobie w bok. Taką szutrową drogę. Kiedyś ją jechałem już. No taka droga daje szansę i nadzieję na to, że coś ciekawego jeszcze się po drodze wydarzy. Bo szóstką jadąc, to już niewiele chyba raczej byśmy mieli szans na jakieś ciekawostki. Zatem śmiganto speranto. Lecimy i zobaczymy, cóż nam ta droga przyniesie. A na pewno frajdę z jazdy, to bez dwóch zdań. Wróciłem i zdążyłem, zresztą bez problemu najmniejszego, jeszcze przed przyjazdem Brandy. No, w każdej chwili już powinna być, ale sobie obecnie spoczywamy tutaj na kanapce i kontemplujemy życie. Zastanawiamy się, co dalej. Muszę na pewno owoce pojechać kupić, bo się skończyły. A owoce raz, że zdrowe, dwa, no to jest element stały wyposażenia pudełka lunchowego dla Dżuny, więc muszę pojechać i nabyć troszkę. No ale na to przyjdzie jeszcze czas. Na razie czekam na Brandy. Zobaczcie, jaka wredota. Tak, to choroba się... Złośnica jest taka, po prostu rzuca się. Nikt jej nie lubi tutaj jeszcze. Ja ją toleruję, ale... Wszyscy ją tolerują, ale przestajemy ją lubić, bo się rzuca na nogi i gryzie, albo na ręce. No przecież zobacz, ja nic ci nie chcę zrobić, ty głupku. Zobacz. Ty choroba jedna.
Grzmy kotek. Mam teraz chwilkę, taką dziurę w ciągu dnia, która się pojawiła. Poza tym sprawy. Prawie wszystkie mailowe, jeszcze nie wszystkie, jeszcze muszę odpisać do dwóch czy trzech osób, ale to zrobię później. A teraz robię wypad z baru, brak towaru. Jadę na przejażdżkę. Troszeczkę się wypuścić za miasto, odświeżyć głowę. No zapraszam ze mną, bo myślę, że miejsce docelowe będzie w miarę ciekawe. Znów świątynia? Tak, ale w niej jeszcze też nie byłem. Zatrzymałem się, muszę sprawdzić na mapie, gdzie to jest dokładnie. No tak jak mówię, nigdy nie byłem. Wprawdzie trasa nie jest specjalnie skomplikowana, jest jakieś 10-12 km od centrum. Zatem nie jakoś specjalnie daleko, ale już poza tym szlakiem głównym, no gdzie jestem? Tu jestem bardzo dobry, do dobrych trasy jestem. Ale ja chcę im zboczyć jeszcze, to będzie dalej. Nie dużo dalej, ale dalej. W tamtą stronę, a ja chcę skręcić tutaj, w taką dróżkę. Bo wydawało mi się, że widziałem przepiękne widoki, że tam się gdzieś poza domami, poza domostwami przewijały. Zatem skręcam w tą dróżkę i jadę kawałeczek w głąb. Zobaczymy, dokąd ona prowadzi. No bo tam z tyłu pięknie i zielono. Mam nadzieję, że tam będzie co najmniej tak samo pięknie. Im dalej w głąb, tym piękniej. Zobaczcie, w jak idyllicznych warunkach ludzie mieszkają. O, samo. No to ja kończę. Chcę puścić bryczki. Dotarłem do jakiejś poprzecznej drogi, skręciłem w nią, tylko żebym ja wiedział później, jakby zawrócić, żeby w ogóle wrócić stąd. Ale tam jest super. Tam wylana jest jakaś woda, nie wiem, czy to jest jeziorko, czy stąd, to tam pewnie pola rzeźowe, po prostu. Ale kapitalnie i pięknie. Śliczna trasa. Chyba dotarłem już na miejsce. No, znaczy miejsce jest w głębi bardziej. Ale musiałem zostawić motor, co mnie za bardzo nie cieszy, bo takie mam wrażenie, przynajmniej z mapy to wynikało, że to jest kawa, a może nie tak daleko, dobra, chyba tam widać, to w porządku, kontrola biletów po raz po enty. Taka ciekawostka, ta świątynia nie znajduje się na głównym szlaku świątyń, które się zazwyczaj zwiedza, a mimo wszystko sporo widzów, że się tak wyrażę, sporo odwiedzających. Znaczy się, że coś nieatrakcyjnego znajdziemy. Bante Isarie, tak się nazywa świątynia, a ja przepraszam, bo tak patrzę w telefon, bo muszę pokazać swoją przepustkę. No chyba jestem już pod samą bramą. Nie wiem, czy to brama główna, tam coś jeszcze jest, widzę. W każdym razie to tu prowadzi nas droga od szosy, daleko od szosy i po paru schodkach trafiamy do tej świątyni. Z tego, co udało mi się na jej temat wyczytać, to jest bardzo bogata w zdobienia. Znacznie więcej tych rycin, wszystkich płaskorzeźb, etc. niż w innych tego typu świątyniach. No to zaraz zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest. Lecą. Tu sobie Państwo robią sesję. Ja śmigdę jak burza. Tak jakby troszkę pomniejszony Angkor Wat. Duże rzeczywiście jest. Taki ten dziedziniec jest bardzo ładny, bardzo fajny. Sporo wieży, sporo tych zdobień. Można przejść dookoła? No to przejdę. Prosimy nie siadać na balustradzie. Proszę się nie obawiać. Matko, nie za mało brakowałbym sobie złamą nogę. Dobra. Proszę bardzo. Można tam wejść do środka, ale po co miałbym to robić? Może wyjdę z jakiejś innej strony. Będę szukał motoru. O, tu jak pięknie. Nawet schody są w jedną, w drugą. Ślicznie, trawa skoszona pięknie. W nogę można pociąć. Kolumny dookoła. Musiał bardzo ładnie kiedyś wyglądać. Ciągle wygląda fajnie, ale... No dobra, bo ja tutaj... Przede mną grube wyzwanie, nie będę ukrywał. To i tamto. Na razie się wyłączam.
A ten cały środek otoczony jest jakby podwójnym murem. Tutaj dookoła jeszcze mamy wewnętrzny taki korytarz. To wszystko jest okolone. To jest zewnętrzny mur, a to jest wewnętrzny. Bardzo ładnie. To chyba tam ktoś mieszka. Tam można prosto się gdzieś udać. Ja się nie udaję. Tam w prawo chyba. Nie powiem, żeby to była bardzo długa wizyta. Świątynia, jakich wiele można by powiedzieć, choć ta rzeczywiście w bardzo dobrym stanie została zachowana, odbudowana. Tak jak mówię, największe wrażenie robi chyba ten dziedziniec, bardzo ładnie zadbany, z strzelistymi w miarę kolumnami, prawie z motyla dostałem, z liścia od motyla, z zdobienia i te rzeźbienia, bardzo, bardzo wyraźne, bardzo ładne. Dość wygodnie się zwiedza. Takie naprawdę, naprawdę jest taka świątynka do zapisania sobie. Mam tej Serei miejsce, które można odwiedzić. Ono bardzo w sumie nie trzeba zboczyć. Jak się jedzie, robi duże kółko, duży tur, to trzeba tylko kawałeczek zboczyć tam, nie wiem, parę minut i może 10 i jest się już w tej świątyni. Ja teraz szybciuchem na motor i wracam do miasta, bo mamy pilne spotkanie z Adamem, bo tam pewne sytuacje się nam komplikują i musimy ustalić jakiś front działania. Dotarłem już do Adama. No, u niego szczęśliwie też słychać sąsiedzkie przyśpiewki. Także to nie tylko ja jestem zaszczycony możliwością wysłuchiwania od bladego świtu do późnego wieczora, ale Adam również. I to jest sprawa uczciwa. Dzień dobry, Miss Srile. Dzięki, Michał, to od Michała te koszulki. Jest też Princess Juny i ja mam po was pierwsze, a Adam ma za moje. Takie właśnie historie. Dobrze, ja przyjechałem tutaj do Adama, a Adama po prostu nie ma. Jest wakat, widzę, na prezesowskim fotelu. Proszę bardzo, pora karmienia. Pies sąsiadów wie doskonale, kiedy przyjść. Biszkop. Proszę. Jeden po drugim. Niech się jedzą. Może i kufer nie największy, ale wystarczająco duży, żeby spakować tam na przykład kask Juny, co już jest bardzo dużą wygodą, bo mogę go spokojnie zabrać i pojechać po nią FTR-em. Plecak będzie miała na plecach, jak będziemy jechali po prostu. A pudełko z jedzeniem się wrzuci po prostu tutaj. Albo i to wejdzie, zaraz zobaczymy zresztą. Już w pod przedszkolem. Także proszę. Teraz będzie przykry chichot losu. A właściwie opowieści i skrypty. Opowieści dziwnej treści, co się wydarzyło. No, wydarzyło się coś takiego. Dzisiaj Asia pojechała na spotkanie ze swoją psiapsiułką, taką Niemką, z którą tutaj się kolegowały. Kolegują. Niemka wyjeżdża z Kambodży tam dłużej. Co najmniej rok, a pewnie na zawsze. Nie o nią chodzi, nie w tym rzecz. W ogóle pies trąca sprawę. Tylko. Wczoraj nabyłem ten oto piękny, jakże gustowny, prawda, ten schoweczek, taki pudełeczko na motor, żeby tu różne rzeczy zabierać, na przykład kask Judy, dzisiaj w miarę przestronnie jest tutaj spoko. No, ale ta jejże przyjaciółka też jeździ motorem i ma kufer, taki duży kufer, duży kufer i dzisiaj jej go dała, bo wyjeżdża i nie będzie go potrzebowała. I będziemy mieli dwa, bo tamten rzeczywiście duży, pojemny, no to ja wolałbym, żeby to był jeszcze większy, żeby gro rzeczy można było zabierać. A ten, no co, no, sprzedać, na Dreamie instalować, no, no. Sześć tych psu w gardło, no. Szkoda. Z drugiej strony, prawda, od przybytku głowa nie boli i nie ma co płakać nad miarem. No, niemniej, no dzień wcześniej nie można było. Śmieję. Nic się nie stało przecież takiego strasznego, no wymienimy ten na tamten duży najwyżej, zobaczymy zresztą na tym, a ten, no zobaczymy, no. Niech leży, no, jeść nie woła. Żunku, żunku, a ty gdzie? Szybki stos, postój na przystanku pani od sody, tutaj kupuję sodę zawsze i czasami jakieś takie pierdółki dla dzieciaków, o, i na przykład suszone owoce wezmę dla Asi. This is for Auntie, for Asia. For you and for Brenda. For you and for Brenda. Yes? Good.
Zobaczmy, co jeszcze mają, może coś fajnego jest. Cik, 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 cik. Słonecznik, jest fajny. Chyba na razie pozostaniemy przy suszonych owocach dla Asi. No i tym, co wybierze sobie. Coś jeszcze chcesz? Możesz to położyć tam? Dziękuję. Niech wybiera. Jelly. Które? Te? Proszę. Słuchajcie, mówi tata, czy mogę zaczekać tutaj, bo nie chcę wchodzić do środka. Tak, możesz. Ja idę, a ona. No chodź, no tu tylko idziemy, zobacz. Tutaj kupimy owoce. Co masz? Marketofobię? Dawaj. Tylko owoczki kupimy. Warzywa bez problemu, w każdej ilości, ale owoców nie ma. Tutaj arbuza mają, no ale to ja potrzebuję jabłka, winogrona. Także po drodze zatrzymał się. Tak, kotki były małe. Tradycyjnie zaraz po powrocie do domu przegląd tego, co Juni zjadła. A czego nie zjadła? Masz bardzo. Zostawiła dzisiaj warzywek sporo. Zostawia też owocki troszeczkę. I parówę. Dzień dobry. Które kury zasłużyły na lunch Juni? Lunch o śniadanie. Proszę, proszę chwalić się tutaj. Uwaga. Cyk. Jeszcze został jeden pomidor. Makaroniku troszkę. Nie za wiele, co? Śmiało, śmiało, nie krępujcie się. Smacznego. Odwieczny problem. Czy cip, 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 czy kru, kru. Ty duża, nie bój się, chodź. Nawet młoda się oswoiła. Jeszcze trochę czasu i będą na ramię wskakiwać. Dochodzi w pół do siódmej wieczorem. Asia ma taką grupę tam w tymczasowej salce lekcyjnej do 7:15 zajęcia. Myślę, że koło 7 już będę nalewał wodę do wanny dla dziewczyn. No i powolutku do łóżek. I cykl się powtarza. Zrobiłem pierogi, znaczy zrobiłem pierogi, ugotowałem je, bo pierogi robi tutaj nasza koleżanka, Dominika. Ale ugotowałem i jakoś nikt nie chce ich wciąć. A ja nie jem takich rzeczy, w sensie unikam węglowodanów, ale podchodzę co pewien czas i bach jeden, bach drugi. Trzy zjadłem już. A po co tu się światło pali? Właśnie. No dobrze, nie, no tak na razie jeszcze ten dzień trwa jeszcze. Przygotowałem kąpiel dla dziewczyn, ale nie mogę ich namówić do tego, żeby zechciały pójść i wskoczyć do wanny. Zaraz przyłożę się do tego bardziej. Najpierw muszę skończyć rozwieszać pranie. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. A w międzyczasie sobie spoglądałem, czekając aż Asia skończy lekcję, włączyłem sobie film Lucy. Kiedyś go oglądałem już i pamiętałem, że mi się podobał, ale teraz oglądam go drugi raz i po prostu jestem w szoku, jak to jest dobry film, naprawdę, no bo podoba mi się bardzo. Także został mi tam 26 minut jeszcze do końca, nie odpuszczę, dzisiaj go obejrzę do końca, no ale najpierw ten rozwieszanie i położenie dziewczyn do łóżka. Parę chwil to trwało, ale udało się wreszcie zapędzić dziewczyny do kąpieli. Asia teraz myje im głowy. No potem już kładziemy je z paciulki i sami też będziemy zwolna zdążali w stronę łóżka. Myślę, że i Asia, i ja dzisiaj jesteśmy tak lekko zmęczeni. Kochani, no to w takim razie chyba będzie idealny moment na to, żeby podziękować Wam za obejrzenie dzisiejszego epizodu. Serdecznie zapraszam oczywiście na jutro 7 rano czasu polskiego na kolejny. Dzisiaj życzę Wam bardzo udanego dnia. Oby wszystkie Wasze plany się spełniły. I niech ta środa będzie zwiastunem wspaniałego końca tygodnia. Zachęcam do lajków, jak się podobało, oczywiście komentowania i subskrybowania kanału. Pamiętajcie, że czasami YouTube odsubskrybowuje. Mimo, że wy kliknęliście subskrybuj, to on tak jakoś pyk, magicznie odsubskrybuje. To co? Do jutra, 7 rano czasu polskiego? Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, hej.